Cześć kochani, dziś znowu będzie kosmetycznie, no bo ja mam totalnego fioła na punkcie kosmetyków, więc na moim kanale będzie ich bardzo dużo. Będzie kosmetycznie, a to za sprawą marki Dior, która wypuściła nowości. 5 nowych rodzajów serum i super krem. Za każdym razem jak coś dostaję od marki Dior albo kupuję w butiku w Galerii Mokotów, to czuję się jak taka mała dziewczynka, która dostała pierwszą swoją lalkę Barbie z Feweksu. Karola, a ty wiesz, co to jest Pewex? Tak. To dobrze. Czyli różnicy pokoleń jeszcze takiej nie mamy. W każdym razie, dziś opowiem Wam o tych serach, o tych rodzajach serum, może tak, które są, można powiedzieć, spersonalizowane. Bo każde z tych serum odpowiada innym potrzebom skóry. I trzeba znaleźć takie, które będzie nam odpowiadać jak najlepiej. Chodzi o to, że krem ma pobudzić skórę do walki z procesami starzenia, a serum ma skorygować te wszystkie nasze różne pierwszoznaki starzenia i wszystkie różne nasze problemy. Jak się aplikuje to serum i z kremem, to pokażę Wam później, a na początku opowiem Wam króciutko o każdym z tych rodzajów serum. Pierwszy to serum z witaminą C Glow Boosta. Zawarta w tym serum śliwka murunga, o ile dobrze pamiętam, jest stokrotnie bogatsza w witaminę C niż pomarańcze. To serum będzie pasowało tym wszystkim, którzy na przykład mają sporo stresu i ta skóra staje się taka szara, zmęczona, albo podczas długich podróży. Ja na pewno skorzystam z tego serum, ale w późniejszym czasie, bo niedawno robiłam kurację witaminą C i teraz potrzebuję czegoś innego. Kolejne serum to serum Matte Maximizer. A, i to serum było płynne, bardziej takie, widzicie, płynne, oleiste, a to jest bardziej takie w konsystencji stałej. Matte Maximizer, czyli serum, które ma spowodować, że skóra będzie matowa. Zawarty kwas mlekowy w tym serum i różowa glinka mają wyregulować wydzielanie sebum i pory mają być po tym serum widocznie zmniejszone. Ja myślę, że to serum będzie odpowiednie dla tych wszystkich, którzy mają skórę mieszaną bądź tłustą. Kolejny serum to mój faworyt, bo stosuję je już od jakiegoś czasu. Plump Filler. Jest to serum z kwasem hialuronowym. Przywraca jędrność skórze, ma takie zadanie. 3 warstwy różnych cząsteczek kwasów hialuronowych przywracają właściwe nawilżenie. I ja mam teraz taki problem, że mam przesuszoną skórę właśnie w partii czoła i tutaj niestety na brodzie. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Pewnie dlatego, że no, jest suche powietrze, smog. Pewnie dlatego, że jednak jest mróz i ta skóra nie daje rady. Więc zaczęłam stosować, stosuję już mniej więcej od tygodnia i jest znakomita, od razu taka natychmiastowa wręcz poprawa, bo ta skóra zaczyna rzeczywiście wyglądać coraz lepiej. I myślę, że właśnie to serum z kwasem hialuronowym spisze się właśnie w okresie zimowym. Stosuję na dzień pod krem, ale też na noc. Ale myślę, że też świetnie się spisze latem, kiedy promienie słoneczne wysuszają skórę. Kolejne serum, które też, i to serum też jest właśnie, widzicie, bardziej w konsystencji stałej, a te znowu takiej bardziej oleistej, to jest Leaf Sculpture, się tak ładnie nazywa. To serum ma za zadanie modelować rysy, zawiera kompleks polifenoli pochodzenia roślinnego, pozyskiwane z wyciągów, jeśli dobrze pamiętam, z liści herbaty, białej herbaty i zielonej, ma uelastycznić skórę i sprawić, że będzie taka bardziej jędrna. Myślę, że to serum będzie potrzebne dziewczynom po 30. Te na przykład po 25 roku życia matujące, a te myślę, że po 30. I ostatnie serum, które mam, to serum Redness Suture, czyli do skóry z zaczerwienieniami, do skóry wrażliwej, ale też do normalnej, żeby ochronić przed warunkami zewnętrznymi, które teraz są średnie na zewnątrz. To serum ma ukoić, ma sprawić, że złagodzić może taki dyskomfort, który czujemy szczególnie zimą, kiedy właśnie skóra jest zaczerwieniona. I też jest bardziej w konsystencji stałej. Ok, to mamy omówione 5 rodzajów serum. A teraz pokażę Wam, jak ja aplikuję.
serum i krem, bo można to robić na różne sposoby. Można najpierw nałożyć serum na twarz, a później krem. Można tak naprawdę, jeżeli ktoś ma mniejsze problemy ze skórą, stosować samo serum albo sam krem, ale świetnym rozwiązaniem szybkim, praktycznym, takie jakie ja lubię, jest, uwaga, połączenie i wymieszanie serum z kremem. Ja mam tutaj szpatułkę, ale wiecie jak to jest w domu, robię to bez szpatułki, ciach, 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 szybko zmieszam. Tutaj zrobię to profesjonalnie, więc biorę odrobinę kremu, nakładam na rękę. Do tego może to, o, to będzie kolejne serum, które będę stosować namiętnie. Wiecie, ta jędrność w pewnym wieku opada. Dokładamy tutaj 2-3 krople, raz, dwa, a niech będzie na bogato 3. Mieszamy. I od razu aplikujemy na twarz. Tak? Tak. No wiecie. I to sprawia, że skóra od razu jest nawilżona, od razu jest odżywiona i w ogóle nie ma problemu, żeby od razu położyć podkład na twarz. I już. A teraz czas na konkurs. Z wielką przyjemnością stosuję krem. Bardzo przyjemnie stosuje się to serum z kwasem hialuronowym. Ujędrniające też będę stosować, bo na mnie pora. Wypróbuję to z witaminą C, ale 2 rodzaje serum zostają dla Was. Tych jeszcze nie przetestowałam i chciałabym, żeby ktoś z Was je przetestował. Jedno serum Matte Maximizer do skóry tłustej bądź mieszanej i drugie serum Redness Soother do skóry wrażliwej bądź normalnej. Co należy zrobić, żeby takie serum wygrać? Należy pod tym filmikiem zostawić słowo matte lub komfort, w zależności jaką skórę macie, i odpowiedzieć na pytanie. Bez jakiego kosmetyku zimą nie potraficie się obyć? Czy to jest może jakiś olejek do ciała, może właśnie serum, może jeszcze coś innego, czego nie znam. 2 najciekawsze komentarze nagrodzę tymi produktami. Wybiorę z 2 grup, z 2 komentarzy grup, czyli z jednej grupy tych wszystkich, którzy mają skórę tłustą i potrzebują Matte Maximizer bądź mieszaną, i z tej grupy od skóry wrażliwej albo normalnej. Macie 7 dni na pozostawienie komentarza pod tym filmikiem od publikacji. W ogóle wszystkie szczegóły znajdziecie na dole. Czyli uwaga, piszecie słowo mat albo komfort i odpowiadacie, bez jakiego kosmetyku zimą nie potraficie się obyć i dlaczego. To tyle, powodzenia.